Ile kosztuje rozliczenie kosztu ogrzewania za pomocą tzw. podzielników kosztu ogrzewania? Jeśli interesuje Cię ten temat, daj lajka, bo to bardzo ważne, chodzi o Twoje pieniądze. Jeżeli wiesz, ile kosztuje Ciebie rozliczenie kosztu ogrzewania, napisz w komentarzu kwotę w przeliczeniu na metr bądź na udziały w nieruchomości lub na mieszkanie lub napisz w komentarzu nie wiem. To bardzo ważne, abyśmy wszyscy napisali jak najwięcej komentarzy, dali jak najwięcej lajków. Wtedy ten materiał będzie dobrze pozycjonowany. Ok, skoro dałeś lajka, zaczynamy. Podzielniki kosztów ogrzewania są bardzo często stosowane w nieruchomościach wielorodzinnych typu blok. Nie jest to oczywiście jedyny sposób, ale jest to bardzo lubiany sposób przez spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy wspólnot mieszkaniowych. Ale problem polega na tym, że podzielniki kosztów ogrzewania, bez względu na to, czy to są elektroniczne, wyparowe, ile mają rzekomych certyfikatów, to nie są przyrządy pomiarowe, nic nie mierzą. Problem jest taki, że podzielniki kosztów ogrzewania bardzo często wprowadzają dodatkowy podmiot, tak zwaną firmę zewnętrzną, i jest taka próba przeniesienia odpowiedzialności za rozliczenie kosztu ogrzewania na firmę zewnętrzną, która, odpowiadając na reklamację bądź odpowiada zarząd, stwierdza, że wszystko zostało prawidłowo przeprowadzone, że podzielniki działają poprawnie. Natomiast jeszcze raz powiem, podzielnik nic nie mierzy, nie jest to przyrząd pomiarowy, zatem on może sobie działać poprawnie, ale nie służy do rozliczania kosztów ogrzewania. Ok, także jest to tylko taki materiał, słowo wstępu. Bardzo ważne, żebyście napisali w komentarzach, czy wiecie, ile was takie rozliczanie kosztuje, ile te podzielniki kosztują. Czy widzieliście umowę, którą zawarł zarządca nieruchomości, czy ją analizowaliście? Jakie są kompetencje, kto komu przekazuje jakie informacje, bo żeby zrozumieć problem związany z tak zwanymi podzielnikami kosztów ogrzewania, trzeba zagłębić się dość mocno w te fakty zawarte w umowie i chcemy to dla Was zrobić, także napiszcie w komentarzu, czy wiecie, ile tak naprawdę kosztuje Was ten koszt, ile wynosi ten tak zwany koszt rozliczenia. A jak nie wiecie, to napiszcie nie wiem, bo jest to tak zwany wielki sekret zarządców i zarządów nieruchomości. Lajkuj, a w komentarzu napisz nie wiem, jeśli nie wiesz, ile kosztuje rozliczenie, lub napisz kwotę z komentarzem, od jakiej jednostki jest to kwota, czy od metra, czy od lokalu, czy od nieruchomości. Lajkuj, komentuj, subskrybuj, a za kilka dni kolejny materiał w tej sprawie. Do usłyszenia.